O! Witam was w kolejnym odcinku. Dziś rąbanie na ekranie. Bóg to pola i osika, my już od tego mamy bzika. Zaczynamy nowy odcinek. Jest trochę robienia, ale później to trzeba będzie porąbać. To dzisiaj na pewno nie damy radę samemu zrobić. Widzicie, ekipa do zadań specjalnych się powiększyła. Bartoszek wyzdrowiał nagle. Widzisz, nie? Wiem, widzę. Żebyś nie tego, bo będzie za krótki. Och. Nie równo się kładę. No co jest? Do góry. No wiem, mam wszystko. Dobrze? Teraz? Teraz jest równo? A on jest, czekaj. To jest sosna, no sosnowy. Zakładamy okulary, zakładamy ten. Słuchaweczki i będziemy działać. Boli noga? To daj mu krzesełko. Wiem, żeby nie deptał na tą nogę, co go boli. Mówisz, ale czemu... Czemu taki odstęp zrobił? Gdzie? Po co mu taki kazałeś odstęp mocny? Gdzie? No tutaj. A, zrobił? No. Ja nie kazałem. Kolejne warstwy już nie trzeba odstępu, pierwszą. Musi być. Ja jestem projektantem tego. Ty zrobiłeś dalej listę. No ale nie... Bartek, połowę z tego, tam troszeczkę spód musi być odcięty. Ciutkę, a nie będzie, tyle. Będzie góra wypadać. Ale to trochę za dużo zrobię. Ale to możesz wziąć ty. Przełóż do góry te okrąglaki. Nie będą pasować. Będą pasować okrąglaki na górę. No co nie będzie pasować, jak będzie pasować? Marcelina do mnie idzie? Marcelina idzie do babci, a ja to góra pokoszę. Przywiozę tu i Kasię ugotuję. Dobra. Tu się ugotuję, a ja pójdę do ogrodu. Idziesz do baby, nie? Babcia ma przyjść po nią. To już jak się stać, to uciekasz. Idziesz do taty? Witaj się z dziadkiem. Opa. Kurczę, dziadu mały. Mega. Nie, kula. Kula powiedz. Kuku. Kuku. Mam na kolano? Na kolano mam cię dać? Tak? Wyjdę, tata. Buziaka daj tu, policzek. Ale piękny, daj to tada. Małą siekierką, bo to nie, później, nie idzie je wyciągnąć. O, babcia u ciebie przyszła, zobacz. Ty, tam jest taka... Babcia przyszła, zobacz, widziałeś? Tam jest babcia, tam. Tam jest bab. Dziadkowi daj te. Dziadkowi, a baba, a gdzie dziadzia? Gdzie jest dziadzia? Dziadzia. Ej, a wczoraj rączki do mnie, patrz. To baba już powiedziała. Jak tatusia, że to jest. Ty, słuchaj, dziadzia! I do mnie przyleciała i musiałem cię na rączki pocałować. A bo babcia ją przekupiła, bo powiedziała, że idzie do... Opa, buziaczki daje. O, dziadzia, a dziadziowi? Ty, a dziadzia? Nie przywitasz się z dziadkiem? Gdzie jest dziadzia? Hej! Też idzie, ale babcia pierwsza. Idziesz skakać? Masz. Nie, chodź! Nie. Nie? Nie. Idziesz? Bo się zamyka. Gdzie? Nie, bo ma lata podwórzu. Dobra, chcesz coś? Trzy takie kurde. Chcesz piwo? Grube i ono nie. Piwo pijemy? Dobrze palić. Piwo pijemy? Perła, chcesz przynieść? Tak. To mam, to przynieś. Dobra. Dla zdrowotności, tak żeby... Tylko dwa, nie trzy. No. Na głowę. Co, bardziej nie może?
Nie, bo on bierze antybiotyki. No, no właśnie. Jakie antybiotyki, co ty pierdzielisz? No nie możesz, bo w zapaść możesz wpaść. Jakie antybiotyki, co on pierdzi? Ale inaczej się gdziwo. Ale ja nie przypomnę. Do wody wrzucę, bo się ten trzonek, wiesz, wyschnął. Wysechł, tak? Czy jak to kurwa? A się mówi wysechł. Pani z polskiego mówiła, że trzeba się uczyć, to nie będziemy kopać rowów. A zapierdzimy non stop w tych rowach. No. A się uczyliśmy. Napije się trochę deska, trzonek napije się trochę i już nie będzie tak wychodziło. Chcesz? Masz. Magnes. Nie. Nie lubisz? Masz. Teraz będzie. Jaskółki są u góry, widziałeś? Tutaj. Ma gniazdo. Tam. Dawno nie było przecież tych jaskółek. To jest taki czerwony ptak. A no ten, jakiś taki jest ptak. Co to jest? Tak, tak kurwa. W zeszłym roku tam już zrobił. O, widzisz? Tu no, no. Ale tam jest... O, patrz, teraz obserwuję. No. Tam jest druga parka od parki. Co to jest? Czerwony brzuszek. Czerwony brzuszek? Drozd? Drozd? Nie wiem. Widzisz, że patrzymy tu i on nas obserwuje? A? Dobra. O, chyba ty. Chciał tam wlecieć, ale nie pokaże gniazda i nie wleciał. Ostatnio wzięliśmy się na sposób, żeby nikt się nie mylił, to zaznaczamy sobie wody, kogo jest. Przemek ma zawsze kropkę, a ja nie mam kropki. Wtedy każdy ma swoją wodę, a Joker tam limity ustala. Nie no, tu o to chodzi, żeby nikt nie pił po sobie. Każdy ma swoje. Masz, zaznaczyłem twoją wodę. Bartuś, gdzie idziesz? Bartek! Dobrze, że jedno, że pół ścianki chociaż. Przerwa przymusowa. Gałązka wpadła i łańcuch ściągnęła. Jebana kukułka, już mnie wczoraj opukała. Chuj, po pieniądzach chyba. Jeszcze. Dziękuję bardzo. Yeah.
jest dobrze, idzie nam to sprawnie. Dzisiaj jest naprawdę dobra pogoda. Ile jest? 14-15 stopni? Trzeba spojrzeć. Ale jest bezwiecznie i się super robi. Wczoraj wiało strasznie. Musimy uzupełnić płyny, bo się spociliśmy. No i tak to wygląda z tej strony. Proszę bardzo. Ja zerówkę, zobacz. Alkoholizm. Zerówkę? Alkoholizm. 0-0. Widzicie to? 0-0. Ja idę wstawić kaszę, dobra. Co kaszę? No kaszę wstawię. No to babcia teraz przypilnuje. Ej, otwórz. Co? To się nie otwiera na ten... Tak. Ej, tylko nie we mnie. I tak. O, widzisz? O, i teraz kapsal szukaj. Szukaj, bo ja muszę przykryć, żeby mi tam osa nie wleciała. No, teraz tam spadł. Wstawię ten... Kaszę. Kaszę wstawię. Proszę bardzo. Jaki piękny dywan turecki. Przerwa obiadowa, tak się stołujemy. Milcia przygotowała. No. Gulasz. Kasza gryczana, wołowy gulasz. Fajny, sosik, elegancki. Tak. Buraczki z naszego ogródka. Ogóreczki tak samo piękne, eleganckie. Dobre, smaczne. Z tego roku, nie? Bardzo dobre. Ja lubię gulasz. Jak po wojskowemu jem. A to wołowy akurat. No i co? Może być. Witam wszystkich. Po przerwie. Znaczy przerwie. Wy mieliście przerwę, a tutaj zobaczcie, co ci się stało. Ile zostało tylko. Jeden zbiornik chyba. Dzisiaj do 17 robimy. Szybciej kończymy. Bo ostatnio do 22 w dzień, nie? No. Ale był zapierdziel. O, patrzcie. No, napijemy się wody. I odsapniemy trochę. Naciąganie, tankowanie. A wieczorem będzie chlanie. O kurde. Po robocie. Łańcuszek naciągnięty. Koniec! Mamy koniec! Koniec rżnięcia! A lipy tu jest! Mało buka, nie? To lipa! Lipa to jest! Tu jest lipa normalnie! Tak mi się wydaje! Po liściach, co? Co to jest? No, ale spróchniała nie jest, tylko że miękka! Nie jest twarda! Bo widać, jak się tnie, to tutaj rwie! A Bóg, jak się tnie, to tak wygląda. O, elegancko. Piękny jest. Twardy. Trzeba trzymać dobrze piłę, jak dobry łańcuch jest. Kolejny dzień, sukces. Igrzyska olimpijskie skończyliśmy w rąbaniu. Nie, w cięciu na razie jeszcze, rąbanie zostało nam. Zobaczcie, jaka rzodkiewka u nas. Piękna. Ładna? Ładna, nie? A jaka ostra! No, aż za mocno. No. Dobra, pożegnaj się. Kończymy na dziś, papa. Kończymy. Dzięki bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku.
Na razie, cześć. Marcinka, pomachaj. Pa, pa. Pa, pa. Dobre? Dobra setkiewka? Miki normalnie je, Miki mała. A gdzie masz Miki? Tu. No. Ostra. Chyba jej smakuje ta rzodkiewka twoja. Ostra. Podlewałam, codziennie podlewane było, dlatego taka ostra. Nabywając nasze produkty, wspierasz nasz kanał. Co za tym idzie, umożliwia nam kolejne realizacje nowych pomysłów. Dziękuję za wsparcie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.